cała ta oprawa teoretyczna biomechaniki jest absolutną kopalnią wiedzy na temat tego, co jest w ogóle możliwe w aktorstwie. Cześć, słuchacie podcastu o teatrze. Z tej strony Katarzyna Niedurny i Katarzyna Walibura. W dzisiejszym odcinku podcastu o teatrze kontynuujemy cykl, który niedawno zainicjowałyśmy, dotyczący wielkiej reformy teatru. Jak pewnie pamiętacie, przygotowałyśmy taki wstępny odcinek z udziałem Barbary Michalczyk, która jakby opowiedziała nam o tym, dlaczego reforma, dlaczego wielka, o co w ogóle w tym chodzi. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście tego odcinka, to bardzo zachęcamy do zajrzenia do niego, bo to jest jakby rzeczywiście dobry wstęp do tego, o czym też będziemy dzisiaj mówić. A dzisiejszy odcinek poświęcimy rosyjskiemu reżyserowi, Wsjewołodowi Meyerholdowi, żyjącemu w latach 1874-1940. Meyerhold był artystą rewolucji październikowej, który zmarł w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach, ale też był twórcą, eksperymentatorem, autorem koncepcji sztuki aktorskiej i treningu aktorskiego zwanego biomechaniką. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłyśmy dwie wspaniałe gościnie. Pierwszą z nich będzie pani profesor Katarzyna Osińska. Katarzyna Osińska. Jestem z wykształcenia filolożką rosyjską, rusycystką, ale właściwie od czasu ukończenia studiów polem moich zainteresowań jest teatr rosyjski. No głównie powiedzmy od końca XIX wieku do dzisiejszych czasów. Pracuję w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Drugą będzie Małgorzata Jabłońska, która niedawno na Uniwersytecie Jagiellońskim obroniła doktorat z właśnie biomechaniki Meyerholdowskiej. Doktor Małgorzata Jabłońska pracuje na Uniwersytecie Łódzkim oraz na Akademii Teatralnej w Warszawie. Jeśli lubicie nasz podcast i interesują Was zamieszczane przez nas treści, zapraszamy Was do zajrzenia na nasze konto na serwisie Patronite i zbadania tego, w jaki sposób możecie nas wspierać i w jaki sposób możecie zyskać dostęp do dodatkowych treści, takich jak nasza specjalna i tajemnicza grupa dla patronów i patronek, a także wysyłany przez nas co miesiąc newsletter z informacjami o najciekawszych wydarzeniach teatralnych zbliżających się w danym miesiącu. Zacznijmy od początku. Meyerhold zaliczany jest do twórców teatru rosyjskiego. Był z pochodzenia Niemcem. Mówiła Katarzyna Osińska. I tutaj właśnie ciekawa informacja, mało chyba znana. Mianowicie jego korzenie ze strony ojca, to byli luteranie, Niemcy, ze strony matki. Matka też była luteranką pochodzącą z Rygi. Natomiast jeśli chodzi o rodzinę ojca, to tu jako miejsca urodzenia i jako miejsca pracy, życia padają nazwy takich miejscowości. Uwaga, Głogów, Sosnowiec, Rybnik, Nakło. Jego rodzina, począwszy od dziadka Meyerholda, właśnie wywodziła się z tych terenów. Dolnego Śląska, potem Górnego Śląska, Zagłębia, no bo Sosnowiec. Natomiast ojciec Meyerholda, którego miejsce urodzenia jest nieznane, mieszkał w Pędzie i tam w Pędzie, już na terenie Imperium Rosyjskiego, urodził się właśnie Wsjewołod Meyerhold. Przy czym jego imiona przy urodzeniu, rodzice byli wyznania luterańskiego, brzmiały Karl Kazimir Teodor. Meyerhold dopiero jako 20-latek, mając 21 lat dokładnie, przeszedł na prawosławie i przyjął imię Wsjewołod. I tutaj jeszcze jedna ciekawostka, no to może jest bardziej znany fakt, mianowicie w Krakowie swego czasu, w powojennym okresie, jeśli się studiuje historię teatru tego okresu, napotykamy na nazwisko Meyerholda, ale w połączeniu z imieniem Kazimierz. Kazimierz Meyerhold to był kompozytor, dyrygent związany właśnie z Krakowem, pracujący w Teatrze imienia Słowackiego. On zmarł w 1956 roku i to był syn kuzyna Wsjewołoda Meyerholda. Kuzyna właśnie urodzonego w Sosnowcu i stąd ta linia Meyerholdów jakby już związana była z Polską. No to takie ciekawostki. Natomiast właśnie jak on trafił do teatru? On się urodził w Pędzie, w rodzinie zamożnego kupca i producenta wódek. Ojciec miał zakład produkcji wódek, to był zamożny dom i tutaj jeśli chodzi właśnie o pochodzenie Meyerholda i o jego młodość, ale nie tylko o te fakty, to dobrze jest je prostować, dlatego że wiele na ten temat w Polsce zwłaszcza jest niedokładności. Między innymi niestety w książce Kazimierza Brauna, do której się wielu zwłaszcza młodych ludzi, widzę, do dzisiaj odwołuje. Jak pamiętacie pewnie z tego odcinka wprowadzającego do wielkiej reformy teatru, Kazimierz Braun jest autorem monografii poświęconej wielkiej reformie teatru, w ogóle autorem tego pojęcia wielka reforma teatru. Tam czytamy, że Meyerhold pochodził z lumpenproletariatu, no to jest bzdura zupełna. Nie wiem skąd się w ogóle taka informacja wzięła.
żyła. No w każdym razie pochodził z tej zamożnej rodziny, był najmłodszym synem w wielodzietnej rodzinie. A jak to się w ogóle stało, że Meyerhold trafił do teatru? Interesował się teatrem, no jak to często u ludzi teatru od młodości. Natomiast no zgodnie z życzeniami rodziców poszedł na studia prawnicze do Petersburga, ale tam już zdecydował się, że jednak interesuje go teatr, chodził na spektakle, prawda, to były te początki. Potem trafił do szkoły Niemirowicza Danczenki w Moskwie i został przyjęty do Moskiewskiego Teatru Artystycznego, czyli pierwsze kroki stawiał na scenie tego teatru, który no, funkcjonuje pod tym skutowcem MHAT, czyli pod okiem Stanisławskiego. O Stanisławskim na pewno zrobimy sobie osobny odcinek w tym cyklu, no to jest bardzo ważny też twórca właśnie okresu Wielkiej Reformy. Na razie musicie jednak wiedzieć tyle, że właśnie Stanisławski wspólnie z Władimirem Niemirowiczem Danczenką założył Moskiewski Teatr Artystyczny, w skrócie MHAT. Stanisławski też jest autorem techniki, bardzo popularnej techniki treningu aktorskiego i to jest jakby ta technika, która później za sprawą jego uczniów migruje i przekształca się na terenie Stanów Zjednoczonych i ma duży bardzo wpływ na aktorstwo hollywoodzkie. I co ciekawe, Meyerhold, który jest traktowany jako taki rewolucjonista teatralny, jako odnowiciel teatru, stawiał pierwsze kroki właśnie na scenie MHAT-u, powtarzam, pod kierunkiem Stanisławskiego, ale jedną z pierwszych jego ról, i to jest taki ciekawy fakt z jego życia, była rola w Mewie Czechowa, gdzie grał Trypliewa, czyli tego młodego artystę, który odrzuca stare formy w sztuce i właśnie pragnie stworzenia, odrzucenia całkowicie starego teatru i stworzenia nowego. No i rzeczywiście można powiedzieć, że to stało się wyzwaniem i jakąś drogą Meyerholda przez całe życie. Meyerhold nie chciał po prostu zostawać pod wpływem tego, czego nauczył go Konstantin Stanisławski. Chciał za to rozwijać własną twórczość. No Meyerholdowi bardzo szybko przestało wystarczać to, co robił w MHAT-cie, chociaż i to świadczy o sile jego charakteru i też o takich bardzo jasno sprecyzowanych już w młodości jego poglądach na sztukę, bo on sam odszedł z MHAT-u. Trudno powiedzieć, że tam był konflikt. Przynajmniej ja nic na ten temat nie wiem, może nie studiowałam, może są jakieś nowe dokumenty, ale jemu nie wystarczało. To znaczy i to, co się dzieje w MHAT-cie, nie zadowalało go. I co ciekawe, bo to przecież on występuje na scenie MHAT-u w początkach istnienia tego teatru, kiedy ten teatr zaczyna odnosić triumfalne sukcesy. Odchodzi z teatru, który jest dla wielu aktorów w Rosji no, jakimś punktem odniesienia, jakąś ziemią obiecaną, a tymczasem on sam decyduje się odejść, zakłada własne takie towarzystwo nowego dramatu, przenosi się do Chersonia, potem do Tyflisu, czyli do Tbilisi dzisiejszego i tam z aktorami właściwie tworzy rodzaj antrepryzy, wystawiając bardzo dużo przedstawień w krótkich terminach, czyli nie postępuje tak jak jego nauczyciele. W końcu ta reforma, którą wprowadził Stanisławski od początku, zostały przedstawione akcenty w odróżnieniu od takich teatrów antrepryzy. W MHAT-cie pracowano nad przedstawieniami długo, ten proces do chodzenia i aktorów do postaci reżysera, prawda, do ostatecznego kształtu przedstawienia, to był proces. Natomiast Meyerhold właściwie w tej antrepryzie wystawia w ciągu tygodnia, dwóch, no właśnie na takich zasadach, jakie działały antrepryzy, które musiały szybko odnawiać repertuar, tak żeby zarobić po prostu, krótko mówiąc, na tych przedstawieniach. I wystawia krótko, natomiast myślę, że to jest czas, po pierwsze, zapoznawania się z repertuarem współczesnym, ówczesnym, czyli właśnie takim granym, modnym. On wystawia i Metterlinka, i Przybyszewskiego, i Hauptmana, i Psena, prawda, czy również sięga do Czechowa, no to jest wówczas współczesny repertuar. I jednak taki początek jego samodzielnej drogi, początek można powiedzieć sprzeciwu, to jest krótki okres prowadzenia przez Meyerholda studia na Powarskiej, na ulicy Powarskiej w Moskwie. Otóż po tym trzyletnim, no trudno powiedzieć epizodzie, no ale trzyletnim etapie pracy na prowincji Meyerhold, wezwany zresztą przez Stanisławskiego, zaproszony przez niego, wraca do Moskwy. Stanisławski proponuje objęcie mu właśnie takiej nowej placówki. No to jest nowość w ogóle w kulturze teatralnej, w świecie teatru. Mianowicie Stanisławski postanawia powołać do życia taki organizm, w którym możliwe będzie próbowanie, eksperymentowanie, niekoniecznie połączone z wystawianiem efektów tych prób, eksperymentów. I właśnie Stanisławski dochodzi do wniosku, że twórcą, który ma tutaj ten wielki potencjał szukania nowego języka teatralnego, jest Meyerhold. A o co chodzi Stanisławskiemu? Stanisławskiemu chodzi o to, że on sam czuje, że to, co
nim prowadzi, czego on szuka w aktorstwie, nie bardzo jest zgodne z tym dramatem, który wówczas był nazywany nowym dramatem, czyli krótko mówiąc dramatem symbolistycznym. Stanisławski jednak chce być na bieżąco, nie chce wystawiać klasyki, bo wystawia też klasykę, na przykład sztuki historyczne Aleksego Tołstoja. Wystawia oczywiście Czechowa, ale on chce też wystawiać tych innych autorów, którzy właśnie na przykład Metterlinka, powiedzmy Metterlinka mamy do czynienia z tym innym językiem, innym sposobem obrazowania i on czuje, Stanisławski, że nie wystarcza mu to, co osiągnął z aktorami MHAT-u, że potrzeba tutaj jakichś nowych form, nowego języka i w związku z tym zaprasza Meyerholda. I Meyerhold rzeczywiście próbuje na tej scenie między innymi ten krótki dramat Metterlinka, który w Polsce funkcjonuje jako śmierć Tintagillesa, czyli śmierć Tintagilla, prawda? Ten sam krótki dramat, do którego sięgnie w początkach swojej twórczości Tadeusz Kantor, tu taka ciekawa paralela, oraz Szluk i Jał Hauptmana, to te dwa próbuje jakby na materiale tych dwóch krótkich dramatów, szuka tego nowego języka i plastycznego, współpracuje z młodymi scenografami, mówię w tej chwili o tym, co się dzieje w studiu na Powarskiej i ten cały eksperyment trwa niecały rok, to wszystko się kończy wraz z rewolucją 1905 roku. Stanisławski później zresztą tłumaczył w swojej książce Moje życie w sztuce ten fakt rozwiązania studia na Powarskiej faktem rewolucji i tym zamętem politycznym i kłopotami, w jakie też popadły teatry. Natomiast ja myślę, że przyczyną też było właśnie rozchodzenie się Meyerholda ze Stanisławskim. To znaczy Stanisławski zaczął rozumieć, że jednak ta ścieżka, którą podąża Meyerhold, nie jest mu bliska. Meyerhold oczywiście szuka, to jest etap poszukiwań, ale zarówno jeśli chodzi o aktorstwo, gdzie Meyerhold szuka tych sposobów na odejście właśnie od takiego, no powiedzmy umownie realistycznego stylu gry psychologicznego i szuka tutaj jakichś środków nowych, Stanisławski nie do końca to akceptuje i te próby, które pokazuje Meyerhold w postaci właśnie takich, powiedzmy spektakli, nie spektakli, to znaczy to są takie próby otwarte, nie zadowalają Stanisławskiego, no i następuje rozejście tych dwóch artystów i dalej już Meyerhold podąży własną drogą. Małgorzata Jabłońska na temat zaproszenia Meyerholda przez Stanisławskiego do stworzenia studia dodaje. Od 1905 roku, kiedy wrócił na zaproszenie Stanisławskiego do teatru artystycznego i założył teatr studio. Przyszedł do teatru studio po to, żeby znaleźć sposób na inscenizację tych dramatów, których teatr artystyczny i Stanisławski nie umieli inscenizować, czyli przede wszystkim teatrów symbolistycznych i formalistycznych. Tylko okazało się w tej porażce, którą zaliczył teatr studio, że to się nie udaje właśnie dlatego, że aktorzy nie mają tych kompetencji profesjonalnych. Dlatego też kolejne studia, przede wszystkim studio na Borodyńskiej, które założył od 1913 roku, miało na celu wypracowanie, realnie wyeksperymentowanie tych umiejętności. Źródłem pomysłów na to, co można zrobić dla Meyerholda była przeszłość, przede wszystkim komedia dell'arte, czyli te techniki aktorskie, które dawały aktorowi tą właśnie samodzielność i sprawczość, ale też to, co widział na zewnątrz Teatru Europejskiego, czyli teatr orientalny, który miał bardzo konkretne swoje techniki aktorskie, poparte treningami i techniki pokrewne, to znaczy obok teatru. To wszystko, co można było zaczerpnąć z cyrku, z tańca, z music hallu, to było dla Meyerholda interesujące i te umiejętności w taki lub inny sposób sprawdzał laboratoryjnie, eksperymentalnie właśnie w studiu na Borodyńskiej, wypracowując i systematyzując umiejętności aktora. To wszystko razem przeszło jeszcze przez filtr. Za każdym razem to przechodziło przez filtr doświadczeń scenicznych i to sprawdzał, czy pewne estetyki się sprawdzają, czy to chodzi tylko o umiejętności psychofizyczne aktora. Bardzo wcześnie zaczynało chodzić przede wszystkim o umiejętności fizyczne, ponieważ w zasadzie od początku Meyerhold mówi, że plastyczny, skomponowany ruch aktora na scenie to jest to, co w moim teatrze wyraża to wszystko, czego nie wyraża język, to znaczy wyraża przeżycia wewnętrzne, dramat metafizyczny, czy te wszystkie treści, które wydarzają się na innym polu niż tylko pole tekstowe. W 1913 roku w Petersburgu Meyerhold tworzy studio na Borodyńskiej. Na czym polegała praca w nim? I w ogóle czym jest studio teatralne? Tu dodajmy, że nasza dzisiejsza gościni, Katarzyna Osińska, jest autorką książki, którą bardzo serdecznie polecamy Wam do przeczytania, czyli książki Klasztory i Laboratoria, Rosyjskie Studia Teatralne, Stanisławski, Meyerhold, Sulerzycki, Wachtangow.
Zacznę od tego, że właśnie to Meyerhold wymyślił tę nazwę studio dla studia na Powarskiej. To była idea Meyerholda. Nie wiem skąd ją wziął, no studio, studia, no to jest jakieś miejsce, bardziej łączy się wyobraźni ze sztuką malarzy, prawda? To malarze mają swoje studia, jeśli mówimy o świecie artystycznym. Może tutaj nie ma żadnego związku, ale faktem jest, że Meyerhold, który był erudytą i się bardzo interesował sztuką, w ogóle sztuką, nie tylko teatrem i nie tylko rosyjską sztuką, znał, no przede wszystkim znał niemiecki jako Niemiec, nie wiem czy znał angielski, ale i nie wiem czy prenumerował, ale w każdym razie miał dostęp do takiego pisma angielskiego The Studio, z którego właśnie czerpał wiedzę, informacje i oglądał te ilustracje, które obficie publikowane były w tym brytyjskim magazynie sztuki, czyli zapoznawał się też ze sztuką światową. No oczywiście w Rosji przedrewolucyjnej był dostęp do różnych rzeczy, to później po rewolucji ten dostęp był coraz w większym stopniu ograniczany. No nie wiem, czy tutaj jest jakiś związek, no w każdym razie to Meyerhold tak wymyślił. No i czym się miało to studio zajmować? No to już troszkę powiedziałam o tym, że właśnie poszukiwaniami nowego języka, nowych środków artystycznych, bez tych przymusów organizowania spektakli, przy czym, ponieważ ja się tym tematem dosyć obszernie zajmowałam, co prawda było to już bardzo dawno temu, ale ja rozróżniłam takie jakby dwie formacje w ramach tego ogólnego studyjnego nurtu, mianowicie to, co w Rosji było nazywane studyjnością i raczej było związane z nazwiskami Wachtangowa, przede wszystkim Stanisławskiego i takiego pomocnika Stanisławskiego, czyli Leopolda Sulerzyckiego, i tym nurtem bardziej laboratoryjnym, właśnie nastawionym na eksperyment, na poszukiwanie, z którym łączy się nazwisko Meyerholda. Nie będę może szerzej opowiadała, na czym polegały te różnice, bo musiałabym zrobić cały wykład. Natomiast no, Meyerholda właśnie interesowało przede wszystkim szukanie tego nowego języka teatralnego i nowego języka aktorskiego i nowego aktorstwa. I tym się zajmował w studiu na Borodińskiej, inspirując się różnymi etapami w tradycjach teatralnych. Na przykład bardzo intensywnie interesował się komedią dell'arte, czyli krótko mówiąc, no choćby już ten przykład pokazuje, że Meyerhold szukał tego języka ciała aktora, tego języka, który umożliwi jakby odejście od tego, co nazywano tą manierą realistyczną u Stanisławskiego, psychologicznego aktorstwa. Czyli interesowała go maska, interesował go gest i tym się zajmował w studiu na Borodińskiej, przy czym te źródła inspiracji to nie tylko komedia dell'arte, to na przykład też teatr Dalekiego Wschodu, teatr japoński, teatr chiński. On te zainteresowania będzie kontynuował, rozwijał też po rewolucji, ale wówczas no, jakby intensywnie studiuje, a powtarzam, ma dostęp do źródeł, ponieważ no, jest w zasadzie dwujęzyczny, dobrze zna niemiecki, a Niemczech wychodzi dużo. Zresztą w Rosji też już jest dosyć rozwinięta orientalistyka, czyli badania tych kultur wschodu. No ale no, on ma szeroki dostęp i jako taki tytan pracy, bo Meyerhold był niewątpliwie był tytanem pracy i był no, niesamowitym po prostu erudytą. No interesuje się tymi różnymi konwencjami teatralnymi i próbuje jakby z nich wyłuskać to, co może być przydatne dla tego aktorstwa, którego poszukuje w tamtym etapie. I trzeba tu powiedzieć, że studio na Borodińskiej już jest takim wstępnym etapem do biomechaniki, czyli do tego systemu treningu aktora, który Meyerhold sformułował no już właściwie po rewolucji, przynajmniej nazwę znalazł, biomechanika, bo zaczynał właśnie w studiu na Borodińskiej. Natomiast po rewolucji ukształtował ten system treningu aktora, znany pod nazwą biomechanika, ale na pewno studio na Borodińskiej było takim etapem do powstania biomechaniki, czyli tego systemu treningu aktora, który no, najbardziej się kojarzy z Meyerholdem i z którego potem no, w różnym stopniu korzystali i w późniejszych epokach różni reżyserzy właśnie z tego nurtu teatru poszukującego. Chociaż mi do dzisiaj ja myślę, że jednak biomechanika była bardzo związana z estetyką teatralną tamtego czasu, w którym działał Meyerhold i no, ta estetyka odeszła w przeszłość, więc no, oczywiście jest jakieś jądro tego systemu i sama idea treningu aktora no, stała się bardzo aktualna w teatrze drugiej połowy XX wieku, bo Stanisławski również przykładał wielką wagę. On to nazywał higieną aktora, czyli do tych ćwiczeń codziennych, również ćwiczeń ciała, ale nie w takim stopniu i nie formułował. No, oczywiście on opisał swoją metodę, swój system aktorski, ale jednak u Meyerholda chodziło o co innego. Chodziło o to przede
przezwyciężanie, o taki stopień panowania nad ciałem, nad swoją fizycznością, który no, daje to wyzwolenie aktorowi z ograniczeń, z różnych barier. No z czym się to nam kojarzy? No między innymi z systemem, trudno powiedzieć, że to był system, no, ale w każdym razie z treningiem aktorskim u Grotowskiego, Jerzego Grotowskiego. Więc tutaj już wchodzę w te paralele i w te obszary, które no, uzasadniają być może podjęcie tematu, no, kim jest Meyerhold dla dzisiejszego teatru i dlaczego warto o nim mówić. No i teraz pani profesor Osińska wspomniała o meyerholdowskiej biomechanice i poprosiłyśmy Małgorzatę Jabłońską o taką najbardziej przystępną definicję tego pojęcia. Pomijając na moment całą jej genezę, biomechanika to system aktorski, zawierający w sobie informacje na temat tego, jak tworzyć ruch ekspresyjny na scenie i jak grać za pomocą ruchu i działań fizycznych na scenie. Natomiast oprócz tego zestawu zasad, biomechanika jest również zestawem ćwiczeń, które wcielają te zasady, ponieważ jest to technika psychofizyczna, dlatego ćwiczenia fizyczne są najlepszym narzędziem do zapoznania się z tymi zasadami, a w najszerszym rozumieniu biomechanika jest również systemem pedagogicznym zaproponowanym przez Meyerholda aktorom w jego szkole i teatrze. Kim dla Meyerholda był aktor? On widział aktora jako samodzielnego twórcę teatralnego i tak myślał o swoim teatrze. To jest ten tak zwany teatr linii prostej. Meyerhold geometrycznie przedstawiał wizję swojego teatru jako linię prostą, myśląc o tak, że autor ma pewną wizję, wsysa ją reżyser ją przetwarza, dodaje swoje elementy, informuje aktora o tej wizji, aktor wsysa te wizje już autorską i reżyserską połączone, też się z nimi utożsamia i wtedy wychodząc na scenę on już tworzy sam, to znaczy po zassaniu tej wizji reżyserskiej reżyser się w ogóle nie wtrąca w to, co aktor robi. I ten aktor realizuje faktycznie swoją wersję tej wizji, którą zassał, realizuje przed widzem, w kontakcie z widzem, w odpowiedzi do widza. I dlatego to jest linia prosta. Co ciekawe, w tak przedstawionej wizji teatru reżyser nie jest tym wszechwładnym bogiem, demiurgiem, stworzycielem i ustawiaczem, za którego przyjęło się uważać Meyerholda. Chciał, żeby aktor był profesjonalistą, z którym on może jako reżyser i inscenizator współpracować i żeby ta kolaboracja była no właśnie w tym sensie na różnych prawach. To znaczy ja reżyser przychodzę z pewnym zestawem umiejętności, jestem profesjonalny w tym, ty aktor przychodzisz ze swoim zestawem umiejętności. One się nie pokrywają i dokładasz swój profesjonalizm do tej wizji. W 1917 roku w Rosji wybucha rewolucja październikowa. Jak przyjął ją Meyerhold? On przyjął rewolucję bezapelacyjnie. Mówi Katarzyna Osińska. I to jest ciekawa rzecz, dlatego że on przed rewolucją, bo panie wspomniały oczywiście o studiu na Borodnińskiej, ale zanim on założył studio na Borodnińskiej, on współpracował z taką wielką aktorką petersburską, Wierą Komisarzewską w jej teatrze, ale przede wszystkim on przed rewolucją w Petersburgu objął stanowisko głównego reżysera dwóch najważniejszych teatrów imperatorskich w Rosji, czyli Teatru Aleksandryjskiego i Teatru Maryjskiego, gdzie wystawił mnóstwo spektakli, miał do dyspozycji środki wielkie, więc mógł tam po prostu rozwinąć skrzydła. Współpracował na stałe z takim scenografem Aleksandrem Gołowinem, który należał do ugrupowania artystycznego Świat Sztuki, Mir i Iskustwa. I to byli tacy jak Benoit, jak Bakst, twórcy, którzy też współpracowali z baletami rosyjskimi Diagilewa. No i to jest ten okres symbolizmu, prawda, w sztuce i tego wczesnego modernizmu. Czyli Meyerhold jeszcze w 17 roku wystawia premierowy spektakl Maskarady Lermontowa, do którego spektaklu zostały stworzone dziesiątki kostiumów, niezwykle efektownych, no, kostiumów z epoki, w której rozgrywa się ta akcja tej sztuki XIX-wiecznego poety i dramaturga Michaiła Lermontowa. I to jest tak pełna przepychu inscenizacja, że przeszła do legendy właśnie z tego powodu między innymi. No poza tym, że użyto tam właśnie tych bardzo efektownych różnych atrybutów, kostiumy, prawda, te zasłony słynne, malowane, których było wiele. No spektakl ten, jak potem w opinii wielu świadków, a potem krytyków, uchodzi za taki, który właśnie no jakby już wieszczył jakiś koniec epoki, że jakby ta wystawność tego spektaklu, że podszyta była jakimś złowieszczą prognozą co do końca epoki. I to ciekawe, bo akurat premiera się odbyła dosłownie w dniu rozpoczęcia pierwszej rewolucji 17 roku, czyli rewolucji lutowej. I
I teraz tak, rzeczywiście Meyerhold dokonuje wielkiego skoku. Jakaś następuje transformacja, ale to w ogóle charakteryzowało Meyerholda. On nie ma jednego Meyerholda. Są różni Meyerholdowie z różnych okresów i on potrafił jakby tak bardzo zmienić podejście, może nie zmieniał podejścia do tego, do samej istoty teatru, do tego, że teatr jest jednak sztuką jakby zdzierania tych iluzji, odejścia od tego, co nazywamy realizmem, mimetyzmu na scenie. I chyba też łączyło w różnych okresach jego sztukę, łącznie z tą sztuką rewolucyjną, ja taką stawiam tezę, jakaś zdolność do tego, żeby odebrać jednoznaczność przekazów, które transponował na scenę. Ja to tak widzę. Oczywiście jeżeli pani pytają o jego polityczną afiliację, to tak jak mówię, w 18 roku on wstępuje do partii bolszewików. Rok później, ponieważ choruje, udaje się na południe Rosji, gdzie zostaje aresztowany przez białych i grozi mu wyrok śmierci, ale dzięki wstawiennictwu wysoko postawionych przyjaciół udaje mu się uniknąć dalszego więzienia i tego wyroku. Natomiast zostaje w 40 roku, powróci ta sytuacja, ale wówczas zostaje zamordowany już, można powiedzieć, przez tych, do których przystał, czyli przez, nie całkiem przez tych samych, ale w każdym razie padł ofiarą represji stalinowskich w 40 roku, został rozstrzelany 2 lutego. Natomiast wówczas on bezapelacyjnie przyjmuje rewolucję, która moim zdaniem jemu jest bliska przede wszystkim z tego powodu, że on może sobie wreszcie pozwolić na robienie w teatrze tego, co zechce. Czyli on bardzo radykalnie rozstaje się z tym teatrem stylizacji, z tym nawiązaniami do sztuki przeszłości, jak to było właśnie w Don Juanie czy w Maskaradzie na scenie Teatru Aleksandryjskiego. On odziera sztukę z dekoracji, likwiduje wszelkie kurtyny, kulisy i tak dalej, rezygnuje z kostiumu, wprowadza taką surowość ascetyczną wręcz na scenie i dla niego wówczas realizuje się, aktualizuje się ta idea, która moim zdaniem już była wcześniej mu bliska, mianowicie, że to scena jest tym miejscem prawdy. To w taki sposób formułował swoją ideę teatru Tadeusz Kantor, zresztą odwołując się właśnie do Meyerholda, że teatr nie jest miejscem przywoływania jakby, czy takiego imitowania życia na scenie, tylko scena sama w sobie jest tym miejscem, gdzie życie się toczy i to scena właśnie jest tym miejscem. Meyerhold wówczas po 18 roku może sobie na to pozwolić, czyli ja myślę, że jednak on paradoksalnie, mimo że potem stworzy wiele przedstawień rewolucyjnych, propagandowych wręcz, nawet agresywnie propagandowych, ale ja to tak widzę, że jednak dla niego te treści, które on przekazywał, są drugorzędne w stosunku do poszukiwania, do tworzenia tego nowego teatru. I w sukurs przychodzą mu, czy on sam sobie wyszukuje współpracowników wśród artystów awangardy, takich jak Kazimierz Malewicz, który z nim współpracuje przy pierwszej redakcji Misterium Buffo Majakowskiego, właśnie Majakowski jako poeta jeszcze w 18 roku. W 20 roku Meyerhold wystawia, to sobie proszę wyobrazić, mamy 17 rok Maskaradę właśnie w tych wspaniałych dekoracjach, a w 20 roku Jucznie Werherena, które już są takim spektaklem rewolucyjnym, prawda, zupełnie w innej estetyce, a wcześniej Misterium Buffo. To jest wielka, radykalna zmiana. Ale oczywiście Meyerhold jest cały czas Meyerholdem i chyba też na tym polega jego wielkość i jego jakaś charyzma, że on jakby w sobie łączył tak wiele różnych estetyk, różnych nurtów w teatrze, przy czym właśnie politycznie, jak panie pytają, to oczywiście też nie ma co owijać bawełnę. Meyerhold był po prostu artystą rewolucji, był stał na stronie rewolucji i w tych swoich spektaklach propagandowych agitował. I jeśli powiedziałam, że interesowała go przede wszystkim sztuka, zwłaszcza potem, już w późniejszych latach, latach 20., 30., to zaraz po rewolucji Meyerhold się objawił jako taki dość agresywny agitator bolszewicki. Zresztą stylizował się na takiego komisarza, prawda, ubierał się w skórzaną kurtkę, która się kojarzyła z tymi służbami ówczesnymi bezpieczeństwa powołanymi przez Dzierżyńskiego. Trochę tak wyglądał, albo w tę czapkę czerwonoarmisty. W każdym razie trudno powiedzieć, na ile to była gra, na ile to było takie danie wyrazu tym własnym nastrojom rewolucyjnym. Wielu ludzi, wielu artystów wówczas się utożsamiało z rewolucją i to nawet takich artystów, którzy wcześniej trudno byłoby ich podejrzewać o takie filiacje, jak na przykład Aleksander Błok, czy Andrzej Bieły, czy nawet we wczesnym okresie, zaraz po rewolucji, Wiaczesław Iwanow, poeta symbolista, więc to może nie szokowało tak bardzo. Natomiast Meyerhold też chciał odgrywać rolę w tym organizacji życia teatralnego i
no, taki słynny komisarz od kultury Anatolij Łunaczarski powierzył mu na jakiś czas tę właśnie sferę organizacyjną, jak zorganizować teatry, i Meyerhold był bardzo radykalny w swoich działaniach, to znaczy on chciał w ogóle zlikwidować te stare teatry z przestarzałą estetyką i powołać do życia same teatry rewolucyjne, takie tworzone jakby na obraz i podobieństwo jego własnego teatru. No, w związku z czym szybko został pozbawiony tej funkcji, bo no, jak wiadomo, bolszewicy z Leninem na czele raczej nie hołdowali estetyce awangardowej. I no, jak wiadomo, najbardziej lubił Lenin sonatę księżycową Beethovena i wcale niekoniecznie jakąś awangardową sztukę porewolucyjną. Także no, tutaj nastąpił oczywiście z czasem pogłębiający się konflikt między artystami reprezentującymi awangardę, w tym Meyerholdem, a decydentami, no, który w końcu przerodził się w nagonkę na formalizm, prawda, na tych artystów reprezentujących właśnie poszukiwania takie formalne, no, której również w efekcie padł ofiarą sam Meyerhold. Małgorzata Jabłońska opowiedziała nam natomiast o tym, jak rewolucja październikowa wpłynęła na teorię Meyerholda. W okolicach rewolucji, kiedy dodatkowo dochodzi czynnik społeczny, zmiana estetyki, te jego teorie zaczynają nabierać kształtu właśnie bardziej systematycznego, kiedy wchodzi konstruktywizm. On w ogóle znajduje w tym ruchu dużą korespondencję z tym, o czym myśli, to znaczy faktycznie technika teatralna zaczyna być osobnym systemem, zamkniętym, samowyjaśniającym się systemem, i tak też widział tą technikę aktora, że ona jest systematyczna, racjonalna i rządzi się własnymi prawami, co było super ważne. A co jeszcze wpłynęło na ukształtowanie teorii biomechaniki? Meyerhold, będąc absolutnym erudytą, był doskonale zorientowany w tym, co się wydarzało w tym czasie w naukach medycznych, psychologii. Był pod dużym wpływem refleksologii i psychologii obiektywnej, która dziś uzyskała nazwę behawioryzmu. Ta z jednej strony wizja, że wszystkie przeżycia wewnętrzne, każde działanie organizmu to jest reakcja na środowisko zewnętrzne. Ten element refleksologii i behawioryzmu wpłynął mocno na jego myślenie, ponieważ tak też widział środowisko sceniczne, to znaczy środowisko sceniczne pełne jest takich sygnałów, które oddziałują na aktora. Oczywiście fundamentalnym sygnałem jest interakcja z publicznością i te sygnały, które przychodzą z publiczności, ale również sygnałami dla aktora są treści sztuki, którą ma zagrać, ale też rzeczy, które dzieją się na scenie, elementy akustyczne, elementy wizualne, to wszystko są bodźce, które oddziałują na aktora. Natomiast od strony technicznej ważnym elementem były te badania, które się działy na polu wychowania fizycznego. Tutaj wchodziły też dosyć przełomowe anatomiczne badania, przede wszystkim właśnie Piotra Lesgafta, który był twórcą pierwszego w Rosji podpartego naukowo systemu edukacji fizycznej. Jego model pedagogiczny polegał na tym, że przede wszystkim młody człowiek ma zrozumieć, jak funkcjonuje jego ciało, ma zapoznać się z możliwościami działania jego ciała, a następnie świadomie posługiwać się tym ciałem do wypełniania tych zadań, które zdecyduje, że chce wypełnić. I ten model pedagogiczny, ten model wyszukiwania takich ćwiczeń, które pozwolą ćwiczącemu zrozumieć, jak działa samo ciało po to, żeby móc wykonać działanie. Więc ten model też bardzo mocno zaważył na myśleniu Meyerholda o technice aktora. I stąd się bierze, tak naprawdę to jest długi bardzo wywód, ale stąd się bierze biomechanika, to znaczy to naukowe badanie o tym, jak w ruchu działają mięśnie, stawy i cały system, jakim jest organizm, to jest właśnie biomechanika. On przyjął tą nazwę medyczną tej dziedziny nauki, a następnie ją rozszerzył. To jest taki ruch z jednej strony rozszerzający nazwę, a z drugiej strony zawężający pole, ponieważ Meyerholda interesowała w tym momencie biomechanika teatralna, czyli taka dziedzina wiedzy, która mówi o tym, jak, dlaczego, na jakiej podstawie i na jakich zasadach porusza się ciało aktora na scenie i jak w związku z tym komponowany jest ruch aktora na scenie. To jest ta część, powiedzmy, teoretyczna biomechaniki. Do tych zasad zostały opracowane ćwiczenia precyzyjne,
które ilustrują te zasady. Oczywiście wszystkim z biomechaniką kojarzą się tak zwane etiudy biomechaniczne. Oprócz tego, że jest króciusieńki zapis filmowy tych ćwiczeń, to mamy także przekaz fizyczny przez ludzi, którzy właśnie z pokolenia na pokolenie, że tak powiem, uczyli się tych ćwiczeń. I teraz takie ćwiczenia, taka etiuda biomechaniczna, to jest krótka choreografia z tych ćwiczeń, które zostały przekazane nam. 5 tych etiud biomechanicznych znamy do tej pory, to jest gra z kamieniem, tudzież rzucanie kamienia, strzelanie z łuku, skok na pierś, cios sztyletem, spoliczkowanie. I teraz tak, to są krótkie choreografie, które mają swój taki sygnał rozpoczęcia, następnie kolejne fazy wykonania i sygnał zamknięcia. Są precyzyjne, powtarzane zawsze w ten sam sposób, natomiast to nie są jedyne ćwiczenia, które wykonuje się w biomechanice. Oprócz etiud to jest cały zestaw ćwiczeń, które ja nazywam procesualnymi, polegającymi na tym, że jest pewne zadanie, oczywiście wykonuje się je zgodnie z zasadami biomechaniki. Natomiast to, co się wydarzy w trakcie tego ćwiczenia, zależy i trzeba reagować, jakby zadaniem aktora jest między innymi reagować na to, co się będzie wydarzało. I do takich ćwiczeń należą na przykład ćwiczenia z kijem, które polegają na różnych równoważnych sytuacjach, że kij się ustawia, czy to na ręku, czy to na stopie i należy go utrzymać w równowadze. Inny zespół tych ćwiczeń to ćwiczenia, gdzie tym kijem się na przykład rzuca. I znowu, ze względu na to, że kij może spadać z różną prędkością, należy reagować po to, żeby ten kij prawidłowo złapać. Jest cały też zestaw ćwiczeń rozgrzewkowych, które mają na celu przede wszystkim zapoznać, trochę od tyłu to wszystko opowiadam, mają na celu zapoznać aktora z w ogóle możliwościami ciała. Są to różnego rodzaju ćwiczenia chodu, biegu, właśnie w różnych kierunkach, w różnym tempie, ale też są to ćwiczenia na czworakach, w leżeniu, po to, żeby zapoznać człowieka wykonującego je jakby ze wszystkimi elementami działania stawów i tak dalej. Skoro już wiemy, co to jest biomechanika i jak powstała, co ją ukształtowało, to przejdźmy do jej najważniejszych zasad. Zasada pierwsza, czyli świadomość. To jest to, że aktor musi być świadomy tego, co robi. I to jest chyba najważniejsza zasada biomechaniki, jaka istnieje. Aktor musi być hiperświadomy tego, co robi jego ciało i jak to ciało wygląda z zewnątrz. Zasada druga to równowaga. To jest jeden z najważniejszych zasad, to znaczy aktor musi zachowywać równowagę. Tak ma ćwiczyć swoje ciało, żeby mógł tą równowagę zachowywać w najbardziej ekstremalnych pozycjach, najdziwniejszych pozycjach, więc aktor ćwiczy się w zachowywaniu tej równowagi, prawda, na jednej nodze, na dwóch nogach, w biegu do tyłu, w każdej pozycji, w której aktor może się znaleźć, musi umieć zachować równowagę. W etiudach biomechanicznych następują takie pozycje zaburzonej równowagi, których aktor musi się nauczyć. Zasada trzecia, rytm. Aktor musi być rytmiczny w rzeczach, które wykonuje, musi mieć świadomość rytmu, ale ten rytm jest jakby, musi się go nauczyć odczuwać całym ciałem. Musi się go nauczyć tak wręcz biologicznie odczuwać. Musi też go rozumieć zarówno czasowo, jak i przestrzennie. W sensie aktor musi rozumieć swoją obecność w przestrzeni w taki sposób, że jest w stanie właśnie bez tego liczenia, ale automatycznie w głowie wiedzieć na przykład w ilu krokach przejdzie daną odległość. Ile czasu to zajmie po to, żeby móc świadomie kształtować ten ruch. W tych zasadach biomechaniki są też narzędzia czy ćwiczenia ułatwiające rozumienie tego rytmu. I jednym z takich najbardziej podstawowym jest podział ruchu na takie sekwencje ruchowe, czy ogniwa ruchowe. Długą sekwencję ruchową dzieli się na takie ogniwa, które zaczynają się od intencji, czy podjęcia decyzji o ruchu, wykonania ruchu i zakończenia ruchu, który przechodzi następnie w podjęcie nowej intencji. I taki podział, on jest zarówno podziałem intelektualnym, aktor za każdym razem świadomie ocenia sytuację, w której jest na scenie, podejmuje decyzję o wykonaniu ruchu, następnie go wykonuje. Jeszcze jedna, czwarta zasada. Jeszcze jedna zasada, która w dokumentach jest napisana. Jeżeli porusza się choćby koniuszek nosa, porusza się całe ciało. To jest tak naprawdę zasada pewnej organiczności ruchu. To znaczy tak faktycznie jest w przyrodzie, że ruch organiczny zmienia tonus całego ciała. To było bardzo ważne dla Meyerholda, żeby ten ruch, który aktor wykonuje, faktycznie był ruchem
fizjologicznie organicznym. Ten ruch w biomechanice w dużej mierze przebiega na zasadzie takiego pulsowania, takiego przechodzenia z jednego punktu równowagi do drugiego punktu równowagi poprzez utratę, więc jest w tym sensie organiczny właśnie. Jak Meyerhold pracował z aktorami? Czy w tym jego precyzyjnym systemie jest w ogóle miejsce na aktorską inwencję? Meyerhold nie był reżyserem, który narzuca aktorowi swoją wizję. Owszem, jego spektakle były bardzo precyzyjne w rysunku plastycznym i w czasie scenicznym i faktycznie one wręcz z zegarkiem były mierzone przejścia i tak dalej, ale na etapie tworzenia spektaklu, owszem, twierdzi się, że Meyerhold pokazywał aktorom, co mają zagrać i aktorzy naśladowali to, co on im pokazał, przez to zero tam było własnej inwencji aktorskiej. Słabi aktorzy i aktorzy, którzy nie wiedzieli, o co chodzi, tak robili. I to prawda. Natomiast dobrzy aktorzy, aktorzy, którzy skumali, o co chodzi w tej propozycji Meyerholda, jego aktorzy, którzy wychodzili z jego szkoły, nie pracowali w ten sposób. To było tak, że była pewna przestrzeń, słuchaj, tu jest twoja scena, możesz ją zagrać i proponuj. I tu była przestrzeń do tego, żeby aktor zaproponował rysunek plastyczny danego momentu, który potem Meyerhold fiksował. Ewentualnie był szlifowany na jakichś zasadach i fiksował. Ale to sama produkcja. Natomiast jeśli chodzi o technikę, to wydaje mi się, że jednym z takich elementów jest to, że to jest zupełnie inna propozycja przyjmowania przez aktora, czy kontaktu aktora z jego własną rolą. Ponieważ biomechaniczne aktorstwo zakłada tą hiperświadomość aktora, więc aktor bardzo precyzyjnie buduje tą rolę i układa ją przede wszystkim w oparciu o te sygnały fizyczne. Meyerhold na podstawie tych badań behawioralnych był przekonany, że to ogniwo fizyczne jest pierwszym ogniwem w całej reakcji psychoemocjonalnej, znaczy fizyczno-emocjonalnej, że jeżeli ciało ułoży się w odpowiednim kształcie, w odpowiedniej formie, w odpowiedniej pozycji, pojawią się w głosie odpowiednie tony, odpowiednie wyrazy emocjonalne i ta emocja może się narodzić, to znaczy był bardzo dużym przeciwnikiem takiego przejęcia emocjonalnego aktora rolą, którym aktor zatraca świadomość, czy zatraca własne ja. Aktor nie stawał się u Meyerholda nigdy postacią, zawsze ją przedstawiał, pokazywał, więc zdrowe rozdzielenie pomiędzy ja aktora a postacią było zachowane. Tym bardziej, że bardzo często też w spektaklach meyerholdowskich nie było postaci jako takiej, to znaczy oni tam bardzo rzadko grali postaci, owszem, one miały imię i nazwisko, ale to, co było do zagrania przez aktora, to był raczej to, co aktor miał w głowie, tak? To nie miał w głowie postaci, nie zastanawiał się nad tym, co ta postać w tej chwili przeżywa, tylko miał szereg zadań do wykonania. Więc aktor w głowie, w trakcie nawet grania najbardziej wymagających scen, w głowie przechowywał ten element techniczny, tak? Jakie moje zadanie jest teraz, jakie moje zadanie jest za chwilę. W tym pomagało również to rozbicie, o którym już wspominałam, na ten element intencji realizacji i reakcji, ponieważ pozwala to aktorowi, nawet w najbardziej zaangażowanym momencie sztuki, pozostać na poziomie takim właśnie, nie odłączyć się od swojej racjonalności, nie odłączyć się od świadomości. Co też pomaga potem po zakończeniu spektaklu wyjść z roli. I wydaje mi się, że to jest ten jeden z elementów, który może pomagać w nieprzekraczaniu tej emocjonalnej czy zachowaniu równowagi psychicznej aktora podczas pracy. Na koniec zapytałyśmy jeszcze profesor Katarzynę Osińską o to, co wiemy o okolicznościach śmierci Meyerholda. Czy rewolucja, w którą tak bardzo wierzył, obróciła się przeciwko niemu? To nie rewolucja, to jednak mamy już stalinizm. To jest już inne państwo. To już nie jest Rosja Radziecka, to już nie są rządy bolszewików, ani żadnych tam rad robotniczych i żołnierskich, prawda, z czym mamy do czynienia zaraz po rewolucji. To już jest państwo bardzo autorytarnie rządzone w tych strukturach już bardzo pionowych, czyli z tym wodzem na czele, Stalinem, prawda, więc to już jest inne państwo. No i przecież wiemy doskonale, że ofiarą represji wśród milionów
ludzi. Również znalazło się wielu artystów i Meyerhold nie był jedyny. I w dodatku, no to też jest bardzo charakterystyczne, że częściej padali ofiarą stalinizmu artyści właśnie zaangażowani po rewolucji w działalność, w twórczość sprzyjającą bolszewikom, prawda, w taką propagandą. No krótko mówiąc, realizujący w swojej twórczości ten 11 postulat z tez o Feuerbachu Marksa, czyli że artysta jest powołany nie tyle do interpretowania rzeczywistości, ile do jej zmieniania, prawda? No to jest ten 11 teza o Feuerbachu Marksa, która właśnie wtedy się bardzo aktualizowała po rewolucji. A w przypadku Meyerholda chodziło o zmianę, no ponieważ jego jednak przede wszystkim sztuka interesowała, ale jednak chodziło o zmianę świata za pośrednictwem teatru, uczestniczenia mas w widowiskach teatralnych. No i właśnie tutaj trzeba by, no jeżeli wskazujemy na przyczyny, to no można to na różnych poziomach rozpatrywać. Na przykład taki kulturolog, który no dosyć modny w tej chwili, czytywany i też wydawany w Polsce, Borys Grojs, on w jednej ze swoich książek pod tytułem Gesamtkunstwerk Stalin dowodził, że właśnie awangarda wchodziła w taką rywalizacyjną, że jakby rywalizowała ze stalinizmem, czy tym wczesnym stalinizmem, powiedzmy, czy z władzami, no krótko mówiąc, o rząd dusz. I ponieważ awangarda widziała po swojemu, jak ma wyglądać ten świat przyszłości, to wcale się nie spotykało z, nie tylko awangarda, no część również działaczy politycznych, no bo przecież czystki 1937 roku objęły przede wszystkim, jeśli chodzi o elity, prawda, polityczne, objęły przede wszystkim działaczy politycznych, prawda, bardzo wielu zginęło właśnie tych, którzy stali po stronie rewolucji Lenina i tak dalej. No Meyerhold nigdy nie spełnił żadnych funkcji poza tą krótką funkcją tego szefa TEO, czyli teatralnego oddziału Narkomprosu, Komisariatu do Spraw Sztuki, natomiast później on się nie angażował, jednak on był tak zajęty teatrem, że no trudno go nazwać działaczem politycznym, ale jednak dawał oczywiście w swoich przedstawieniach wyraz swoim przeświadczeniom i swoim poglądom rewolucyjnym i między innymi to niektórzy przywiązują do tego dużą wagę, jeśli chodzi o tę decyzję Stalina o likwidacji Meyerholda, o zabiciu go, do takiego faktu, że w 1923 roku Meyerhold wystawił taki spektakl właśnie rewolucyjny pod tytułem Ziemia staje dęba, który dedykował Trockiemu. No wiadomo, jakie później były losy Trockiego i rozejścia się Trockiego z partią i jego emigracji, jego śmierci w efekcie, więc no niektórzy na przykład uważali, że tego Stalin nigdy nie wybaczył Meyerholdowi. Ja nie sądzę, że to była główna przyczyna. Myślę, że przyczyn było wiele. W 1937 roku właśnie już trwa od połowy lat 30. taka bardzo zaostrzona kampania przeciwko formalizmowi i wskutek tej kampanii zostaje w 1938 roku zamknięty teatr, likwidowany teatr Meyerholda. Ukazują się bardzo napastliwe artykuły w prasie partyjnej. Między innymi taki był działacz, który zresztą wywodził się z Proletkultu, czyli właściwie z tego środowiska sojuszników Meyerholda, ale przeszedł na te pozycje no, stalinowskie, niejaki Płaton Kierżęcew. On opublikował artykuł przeciwko Meyerholdowszczyźnie, oskarżając z takimi hasłami, czy taki teatr w ogóle potrzebny jest robotnikom, temu ludowi, prawda, to jest jakiś teatr formalistyczny, wykrętasów, prawda, tak, w taki sam sposób pisano zresztą o muzyce Szostakowicza, a nawiasem mówiąc, Szostakowicz był też współpracownikiem Meyerholda, pisał muzykę do jego spektakli tych z lat 30., młody Szostakowicz. I właśnie ja myślę, że Meyerholdowi też bardzo zaszkodziło to, że on się czuł bardzo pewny siebie. Nie wiadomo, czy to była do końca taka maska, czy on rzeczywiście no, że jakby miał w sobie dużą dozę takiej pychy i takiej arogancji wręcz i on w czasie, kiedy już trwa ta kampania przeciwko też jego teatrowi, on wygłasza chyba w 1937 roku w Leningradzie na takiej konferencji poświęconej teatrowi takie buńczuczne oświadczenie, w którym niby składa samokrytykę, bo ten tekst został później opublikowany pod tytułem Meyerhold przeciwko Meyerholdowszczyźnie, czyli składa samokrytykę, ale to nie jest do końca samokrytyka. On broni w tym swoim wystąpieniu właśnie między innymi Szostakowicza i ostrzega przeciwko takiej formofobii. On pisze, że no teatr bez formy nie istnieje. I wcale to nie jest samokrytyka takiego, no powiedzmy, kogoś, kto chce się ukorzyć, prawda, i przyznać do błędów. Nie. W tym tekście on daje wyraz jednak swoim mocnym przekonaniom i krytykuje głównie swoich naśladowców. I uważa, że właśnie z tego, co on wynalazł, jego naśladowcy wyrodzili to, czy przekształcili w jakieś takie sztampy i raczej na tym się skupia.
Z takich detali, czy może to nie były detale, z takich faktów życia, które mogły Meyerholdowi zaszkodzić, bo tak jak mówię, no na różnych poziomach można rozpatrywać ten tragiczny fakt jego aresztowania, jego śmierci. On został aresztowany w 1939 roku. W tym czasie już od prawie 20 lat jego żoną była taka Zinaida Reich, młodsza od niego o 20 lat. Aktorka, z której właściwie on zrobił aktorkę, bo kiedy ją poznał, ona była rozwiedziona chyba wówczas z Jesieninem, w każdym razie z poetą Sergiuszem Jesieninem miała dwoje dzieci, które potem adoptował Meyerhold po śmierci Jesienina. I Zinaida Reich napisała dwa listy do Stalina, to jest znany fakt, po aresztowaniu Meyerholda w 1939 roku, napisała dwa bardzo takie agresywne listy, w których wytykała Stalinowi, że on się nie zna na sztuce i nie poznał się na geniuszu Meyerholda. No, można się domyślać, że te listy nie zostały dobrze przyjęte. Zresztą ona sama została zamordowana w mieszkaniu Meyerholdów przez tak zwanych nieznanych sprawców w bardzo brutalny sposób. Została zadźgana, krótko mówiąc. No i być może to też była, trudno powiedzieć, czy to była zemsta, czy tam jakieś inne były intrygi i przyczyny. No w każdym razie Meyerhold został aresztowany w tym 1939 roku, no i był torturowany i 2 lutego, jak wspomniałam już wcześniej, 1940 roku został rozstrzelany. Przy czym te fakty zostały ujawnione na fali tak zwanej głasności w połowie lat 80., kiedy Gorbaczow ogłosił tę politykę otwartości i pierestrojki, czyli przebudowy. I wtedy zaczęły ukazywać się materiały archiwalne, oczywiście niedostępne wcześniej w zasadzie. No, w każdym razie te z archiwów NKWD i między innymi dotyczące właśnie represji i tych czystek z lat 30. stalinowskich oraz z lat powojennych. I wówczas ukazały się takie bardzo dramatyczne materiały dotyczące właśnie sprawy Meyerholda. Między innymi jego list, który on napisał do Wiaczesława Mołotowa, który był w tamtym okresie ministrem spraw zagranicznych, w którym odwoływał swoje zeznania pod wpływem tortur, przyznał się do tego, że jest szpiegiem tam japońskim jakimś i on odwoływał zeznania i opisuje w tym liście, w jaki sposób go torturowano. No to jest bardzo mocny dokument, który wykorzystał Tadeusz Kantor w swoim spektaklu Dzisiaj są moje urodziny, gdzie pojawia się postać Meyerholda jako uosobienie figury artysty prześladowanego, tego artysty, w jakim również chciał się widzieć Kantor. No na szczęście jego nie spotkały takie straszne rzeczy. I w tym spektaklu Kantora czytany był list przez lektora rosyjskiego, właśnie fragmenty listu Meyerholda do Wiaczesława Mołotowa z opisem tych tortur. Meyerhold przecież już nie był młodym człowiekiem i on pod wpływem tortur się załamał, natomiast no później jednak odwołuje te zeznania. Oczywiście to nic nie zmieniło w jego losie, już właściwie decyzja została podjęta. Został rozstrzelany mniej więcej w tym samym czasie, co Isaac Babel. To też taka no, wielki artysta, który pisarz, który padł ofiarą tych późnych represji, bo to jest już 40 rok, no można powiedzieć, że Meyerhold miał trochę pecha, bo w 41 roku, jak wiemy, Niemcy hitlerowskie najeżdżają na Związek Radziecki i wtedy następuje taka tak zwana mała odwilż, czyli już jakby Stalin odstępuje na ten czas wojny od represji, więc może Meyerhold, gdyby to jeszcze trwało trochę dłużej, krótko mówiąc, w 40 roku, czyli dość późno, bo jednak większość tych ofiar czystek to jest rok 37, 38, on w 40 roku zostaje rozstrzelany. Ja nie wiem, czy ja wyczerpująco odpowiedziałam na to pytanie, ale no nie ma jednej odpowiedzi. Na pewno jest coś takiego w losie tych ofiar stalinizmu, właśnie tych znanych, tych zaangażowanych w rewolucję, prawda, i działaczy, i artystów, że no częściej te represje spotykały, no chociaż to też nie jest reguła oczywiście, ale często spotykały właśnie tych, którzy byli bardzo zaangażowani. Czyli można powiedzieć, że Stalin rozprawiał się z dawnymi sojusznikami Lenina, prawda. No Stalin w czasie, kiedy żył Lenin, był jednym z wielu funkcjonariuszy, nie był znanym politykiem. Natomiast jakby on likwiduje całą opozycję potencjalną, ponieważ no, można sobie wyobrazić, że to nie są ludzie bliscy tej idei państwa, jaki hołduje Stalin oczywiście. No, oni jednak wychodzili z tych przeświadczeń, że rewolucja powinna mieć charakter oddolny, że trzeba uruchomić tych robotników, prawda, stworzyć dla nich też przestrzeń, jeśli chodzi o sztukę, prawda, taką przestrzeń, której robotnik będzie mógł nawet sam, prawda, no to był ten kult robotnika, rewolucja proletariacka, to nie jest rewolucja chłopska, to jest rewolucja proletariacka. No w związku z tym
cała idea proletkultu, prawda, że no, trzeba tworzyć takie przestrzenie, w której robotnicy będą się realizować, nie tylko pracując w fabryce i nie tylko chodziło o to, żeby poprawić ich warunki bytowe, ale żeby jakby ich upodmiotowić, uczynić takimi pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. I tym ideom na pewno hołdowało wielu działaczy rewolucyjnych i tym byli napędzani. No a oczywiście to silne państwo stalinowskie już z tymi dawnymi ideami nie ma nic wspólnego, więc po prostu Stalin likwiduje, no jak mówię, tych dawnych sojuszników rewolucji w pierwszym rzędzie, chociaż oczywiście represje spadają na bardzo różnych ludzi, to bardzo różnych, także tu nie ma takiej jednego wzorca. No ale ciekawe, że na przykład Bułhakow, który miał zakazy druku i też pisywał listy do Stalina, ale oczywiście nie pisywał listów takich obraźliwych jak Zinaida Raj, otóż Michał Bułhakow, no jednak go nie tknęli, prawda, nigdy nie został aresztowany, mimo że te jego rzeczy się nie podobały, nie były wystawiane ówczesnym władzom. Natomiast no, Meyerhold, który w połowie lat 30., kiedy jeszcze ma swój teatr, no też zmienia swoją estetykę. Jednym z ostatnich, nie ostatnim przedstawieniem była Dama Kameliowa. No właściwie jak to potraktować? No ten artysta rewolucji, który wystawia ten melodramat Aleksandra Dima, prawda, z tych kostiumach, znowu wraca do kostiumu, chociaż dekoracje mają w sobie ten znak dawnego konstruktywizmu. Tam coś z tego jeszcze przeniknęło. No można było to potraktować jako po prostu jakąś prowokację, bo na tym spektaklu, na tym melodramacie robotnicy, którzy już byli nauczeni chodzenia do teatru, wzruszali się, prawda, no to też może niekoniecznie się podobało. No ale na pewno Meyerhold odchodzi od takiego radykalizmu estetycznego, jaki reprezentował jeszcze na początku lat 20., w latach 30. No ale jak widać, to jak wiemy, no nic to nie zmieniło w jego losie. Teatr został zamknięty, Meyerhold został w końcu rozstrzelany. I to już wszystko, co przygotowałyśmy w dzisiejszym odcinku. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy naszym dzisiejszym gościniom, czyli Katarzynie Osińskiej i Małgorzacie Jabłońskiej. Dziękujemy również Justynie Patole za pomoc w montażu tego odcinka. W naszym intro usłyszeliście muzykę zespołu Tokyo Music Walkers. Ten odcinek został napisany i wyprodukowany przez Katarzynę Niedurny i Katarzynę Waligurę. W montażu pomogła nam Justyna Patoła. Linki do materiałów, których użyłyśmy przygotowując dzisiejszy odcinek, znajdziecie w jego opisie na platformie, na której nas teraz słuchacie. Pamiętajcie też, żeby zajrzeć na nasze media społecznościowe. Jesteśmy dla Was na Facebooku i Instagramie. Kurtyna!